Już za kilka dni Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia rozbrzmi śmiechem, bowiem to właśnie to miejsce stanie się areną ogólnopolskiej giełdy kabaretowej, która w tym roku zupełnie po nowemu. To wszystko jest nowe, nie tylko nazwa, ale nowa formuła, nowa data i również nowe miejsce, jak i również nowa cena biletów. Wspomniała Pani również o bezpłatnej części przeglądu. Rzeczywiście w sobotę o godzinie 10 te kabarety, które zgłosiły się do nas, do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, będą prezentować się w sali łańcuszkowej Starej Kopalni i wstęp jest wolny. Natomiast o godzinie 18 w dniu pierwszym, czyli w sobotę, zobaczymy kabaret, który otrzyma nagrodę Grand Prix. Wystąpi on przed Nowakami, a w niedzielę natomiast zobaczymy kabaret, który otrzyma nagrodę publiczności, bo to również publiczność przyznaje swoją nagrodę i ten kabaret wystąpi przed kabaretem Młodych Panów. Oglądamy wszystkie kabarety bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie. To taka bardzo przyjemna część pracy, naszej pracy, pracy Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Poziom bardzo wysoki. Z roku na rok rzeczywiście mamy do czynienia z warsztatem, z dobrym opanowaniem warsztatu, ze znakomitym humorem. Tematyka jest naprawdę bardzo różna. Dotyczy spraw takich zupełnie przeciętnych. Oczywiście nie może zabraknąć polityki. W przypadku Wałbrzycha i w tym roku nie mogło zabraknąć Złotego Pociągu. Mieliśmy ogromny problem, żeby z ponad 30 kabaretów, które nadesłały do nas zgłoszenia, wybrać 6. Także ostatecznie zadecydowaliśmy, że w sobotę o godzinie 10 przed jurorami, przed publicznością zaprezentuje się aż 9 kabaretów. 2 zobaczymy w godzinach popołudniowych. 2 kabarety wyjadą z Wałbrzycha z nagrodą. Pierwsza nagroda Grand Prix to 7 000 zł ufundowane przez prezydenta Wałbrzycha. Druga nagroda to 2 000 zł nagroda publiczności ufundowana przez nas, przez organizatorów. Z pewnością przyznamy jeszcze nagrodę za osobowość sceniczną, bo zawsze jest tak, że jest ktoś, kto na scenie wyróżnia się, kto jest niepowtarzalny, kto jest niezastąpiony, kogo warto nagrodzić. Ogólnopolska giełda kabaretowa Kopalniak już w najbliższą sobotę i niedzielę. Kto ma ochotę obejrzeć wyróżnione w tym roku kabarety i bawić się z gwiazdą wieczoru, powinien się pospieszyć. Karnety i bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.